Moi drodzy, niektórzy odpoczywają w majówkę, ale nie wy, ponieważ wy przed momentem mieliście przyjemność gościć w studiu Dzień Dobry TVN, gdzie opowiadaliście o swojej współpracy i mieliście szansę zaprezentować swój najnowszy singiel. Bardzo proszę. Koleżanko Majkowska, bardzo proszę. Słuchajcie, my tak lubimy przebywać ze sobą, również odpoczywamy tutaj, będąc w Dzień Dobry TVN. Prawdaż, Piotrusiu? Ależ, oczywiście, koleżanko Majkowska. Zgadzam się z panią. No dobrze, to w takim razie, żeby tutaj troszeczkę wydobyć od was informacji, chciałam podpytać, jak w ogóle rozpoczęła się wasza współpraca, bo wiem, że wy znacie się już od ponad 20 lat. No dzisiaj obliczyliśmy, że prawie 30 lat się znamy, bo konkurowaliśmy ze sobą na festiwalach, piosenki autorskiej, studenckiej, tak jest. Studenckiej, tak, mhm. Tak, znamy się. I od wtedy się znamy. Ja taka była. No i co, zmieniła się na przestrzeni tych lat? No tak. No dobrze, sam wariat. No dobrze, ale zapowiadacie wielki powrót. Wiem też, że już macie nawet sporo koncertów zaplanowanych. Skąd w ogóle pomysł, aby powrócić jednak na tą polską scenę muzyczną? Od razu powiem, że to jest wszystko jego pomysł. Naprawdę, ja bym w ogóle nie wpadła na ten pomysł, ponieważ jestem osobą, która dużo... Co? Podpadłem. A podpadłeś. Nie, no tak naprawdę, naprawdę to się tak zaczęło, że pierwszy singiel, pierwsza piosenka, którą nagraliśmy, to w ogóle miała być na płycie Piotra i ja miałam gościnnie zaśpiewać, więc w ogóle nie planowałam tego. Natomiast potem się to jakoś tak fajnie rozwinęło. Zagraliśmy kilka koncertów, okazało się, że mamy jakiś wspólny taki fajny flow, że stwierdziliśmy, że... Tak, że jest nam po prostu... Fajnie na scenie, bawimy się. Że robimy to, tak. Że po prostu zobaczymy, no tak naprawdę zarejestrowaliśmy płytkę, zobaczymy, co dalej będzie się działo, co los przyniesie. Zastanawiam się, czy wy będziecie tak troszeczkę konkurować na przykład z zespołem Ich Troje, przecież ty w tym zespole spędziłaś 2 lata. Nie mamy szans na to, nawet nie chcemy. Po pierwsze, nie mamy szans, po drugie, nie chcemy, po trzecie, to jest zupełnie inna muzyka i nie chcemy tak naprawdę z nikim konkurować, bo konkurowaliśmy z Piotrem, gdy byliśmy dzieciakami i on występował na tych samych scenach, na których ja, więc wtedy okej, to była zabawa i troszkę rywalizowaliśmy, ale teraz to absolutnie nie. Absolutnie wiemy, że mamy swoich słuchaczy i tego się trzymamy. A jak Michał i czy w ogóle zareagował na przykład na twój powrót na scenę? Z Michałem mamy bardzo fajne relacje. Gdy wysłałam mu jakiś utwór, już nie pamiętam w tej chwili, co to było, ale była to jakaś ballada i pamiętam, że mówi: Michasiu, kurde, taki numer, co ty myślisz w ogóle? Taki jest okej, czy tak średnio okej, jak myślisz? A on mówi: słuchajcie, nagrywajcie, piszcie, bo musicie pisać, bo robicie to dobrze i róbcie to i w ogóle się nie zastanawiajcie, czy ktoś to będzie chciał zaakceptować, czy nie. Ja zadzwoniłam, bo wiedziałam o tym, że on ma doświadczenie i potrafi. Po prostu ma czuja, wie, co może być fajne, co może być niefajne, co może się sprzedać, co może się nie sprzedać, co ewentualnie i tak dalej. Więc no taka rada. Więc to robimy.